Cześć, tu się mówi Trip. Już drugi odcinek gościmy w JD Auto Detailing w Gajkowie. W tym odcinku pokażemy Wam efekt końcowy prac blacharskich. Do tego jeszcze chwila, póki co prace trwają i są na zaawansowanym etapie. Przed chwilą wyjęliśmy szybę do wycięcia przejścia. Było. Okej. Przygotowujemy właśnie się do wycięcia przejścia między szoferką a kabiną mieszkalną. Żeby to zrobić, musimy wyjąć tę szybę. Więc ten pan pracuje, a ja asekuruję szybę, żeby nie wypadła. Dostałam profesjonalne rękawice i trzymam szybę, ale... Tak łatwo poszło. Przejście będzie wąskie, takie raczej awaryjne, między szoferką a kabiną mieszkalną. Będziemy je wycinać na szerokość około 50 cm, tak żeby w razie czego móc przejść między jedną a drugą przestrzenią. Szerszego nie robimy, dlatego że zmieniły się przepisy. I wyciąć można maksymalnie 20 parę procent tylnej ściany. Inaczej nie moglibyśmy tego samochodu zarejestrować jako kempingowy. Coś tam. Tak, że przejście będzie takie, a jak będziemy tu już przechodzić, to zabudujemy sobie całość budą wielką kempingową. Tutaj po tej stronie będzie łazienka, tam będzie jakiś kibelek i prysznic mniej więcej tutaj. Tu się wstawi szafkę z miejscem dla psa, lodówką i może jeszcze czymś jak się zmieści. Potem tu gdzieś będą drzwi, na wprost jakieś szafki. Tutaj będzie kuchnia, a tam będzie łóżko takie rozkładane, które się stanie sofą. Tak mniej więcej widzimy ten nasz rozkład, ale zanim to się stanie, to jeszcze trochę nam przyjdzie poczekać. Teraz jesteśmy na dosyć zaawansowanym etapie prac blacharskich. Może to jeszcze nie zostało wymienione, ale na przykład, proszę bardzo, jakie piękne progi. Od razu uprzedzę tych, którzy zamierzaliby się troszeczkę przyczepić, że całość nie została wymieniona. Tutaj jest wybity numer WIN, żeby gdybyśmy chcieli wymienić całość, musielibyśmy wezwać specjalistę, który by nam to wybił. To oczywiście byłyby dodatkowe koszta, a poza tym tylko ten dół był zeżarty, a reszta jest zdrowa, więc nie bawmy się w coś, czego nie musimy wcale robić. No i co? Jeszcze niedługo, jak już się wszystkie te blacharskie sprawy zakończą, będziemy robić wygłuszenie. Tu jest jedna z mat, które zostaną do tego użyte. To jest 2,5 mm, taka oto wygłuszająca, czarna, będzie w miarę schludnie. No i działamy. Przejście wycięte będzie miało 150 parę centymetrów wysokości, 50 szerokości, czyli węziutko, tak się będziemy tutaj tylko w razie czego wychylać. Ta blacha została wycięta i lata do tego stopnia, że nawet ja nie mając krzepy mogę nią poruszać, dlatego trzeba teraz wzmocnić konstrukcję i tutaj jest już prowizorycznie postawiony taki jekiel, tutaj przyjdzie drugi, wtedy ta blacha nie będzie pracować, tutaj się jeszcze taką blaszkę też przyspawa, bo ta konstrukcja nie jest idealnie równa, więc to trzeba fajnie uszczelnić. No i oczywiście tutaj też przyjdą takie blaszki. Wszystko się pięknie wyspawa, zamaluje i będzie prawie jak nowe. Z takich poważniejszych napraw, których się Kuba musiał podjąć i z którymi się musi męczyć do tej pory zresztą, to jest na przykład wymiana tego fragmentu. Tutaj mamy taką reperaturkę, którą trzeba będzie dopasować, zespawać i coś tam jeszcze z nią zrobić, żeby było ładnie i schludnie, pięknie.
Tutaj jeszcze ten cały fragment poszycia trzeba było wyciąć w cholerę, bo był przegnity, i wymienić. Nie ma takich części, nie można nigdzie dostać na necie, więc Kuba to po prostu dorobił we własnym zakresie. Na ramię tymczasowo leży nasz bagażnik dachowy, kupiony w tym samym miejscu, w którym nasza kaczka, czyli w Chodzieży u Krzyśka, dziękujemy. Troszeczkę go przerobimy, bo mocowania nie pasują do kaczki, o czym oczywiście wiedzieliśmy. Tutaj też tą blaszkę zmienimy, ale to pokażemy dopiero, jak będzie gotowa, bo to fajna rzecz i fajny pomysł. Kolejny etap prac blacharskich. Przyjechaliśmy dzisiaj do Kuby. Mieliśmy malować raptorem, ale niestety bardzo wybrzydzałam. To znaczy tak, chłopaki ostatnio zdecydowali, głównie Siemo, żeby wybrać taki kolor. Jak się okazało, na dachu jest on dla mnie nie do zaakceptowania, wymieniamy go, zaczęłam wymyślać. Kuba próbował ratować sytuację, zrobił nową mieszankę i kolor wyszedł taki. W sumie to mi się podoba, ale uważam, że jeśli pokryjemy nim całość i dodamy jeszcze czarne elementy, to będzie po prostu za ciemno. Dlatego jednak skłaniamy się ku temu, żeby wybrać prawie oryginalny kolor, bo to jednak raptor, więc dokładnie oryginalnego nie ma. Jutro jedziemy po barwniki i jutro będziemy to wszystko malować. Przepraszam, Kuba, że zmarnowaliśmy trochę twojego czasu. Jak najszybciej się da, dostarczymy te barwniki. Wiemy też, że Kuba miał to wszystko przygotowane, że jak tylko skończy tą kabinę, to już będzie malował ramę. No ale musiałam mu po prostu zepsuć te plany. Tymczasem, no, skoro już malowanie, to jest zakończony etap tych prac blacharskich i tak na przykład jak ostatnio tutaj wycinaliśmy to przejście, w którym nawet nieźle się mieszczę, to te jekle już zostały tutaj wspawane, konstrukcja jest zabezpieczona. Tutaj dodatkowo, ponieważ ta blacha szła tak krzywo strukturalnie, to przyspawane zostały takie blaszki. Jest też tutaj próg, więc ta konstrukcja jest tak naprawdę chyba mocniejsza niż była poprzednio. Po prostu nic tu nie pracuje, nie da się tym wyginać i machać. Wszystkie elementy blacharskie, które były do wymiany, zostały już wymienione. Podwozie jest przygotowane też do zakonserwowania. No, wszystko jest gotowe, żeby skończyć i żeby Kuba już się pozbył nas, klientów, ale jednak no, ten kolor musimy zmienić na oryginalny. A póki co mamy jeszcze taki jeden fajny bajer, który do nas przyszedł. Jest to blaszka. Z której strony się czyta? Tak. Z tej strony się czyta. Blaszka się mówi Trip i ona zostanie zamontowana na naszym bagażniku dachowym, który pokazywaliśmy ostatnio. No i oczywiście będzie też cała czarna, fajna. Kolejny dzień, jesteśmy w Gajkowie. Mam nowy barwnik i idę przekazać komu trzeba. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę bardzo. Piękny. Wiem. To jednak dzisiaj jest ten dzień kulminacyjny. Wczoraj zmienialiśmy kolor, dzisiaj przywieźliśmy nowy barwnik, który sama wybrałam, więc nie zamierzam na niego narzekać. Dzisiaj to wszystko się zmieni, kabina będzie miała piękny, prawie oryginalny kolor. Mam na sobie kombinezon ochronny, żeby się nie ubabrać, bo cały czas chodzę za Kubą i patrzę, jak mu idzie malowanie, więc dał mi zajęcie. Będę mieszać raptor z barwnikiem w odpowiednich proporcjach i potem po prostu tym wstrząsać. To nie dla mnie, za ciężkie. To dolewaj, a ja zaraz będę trzepał stopę. Chowamy kamerę, bo się może nieszczący mi szkodzić. Siemu się starał trzymać z daleka, więc nie założył kombinezonu. No ale jednak trzeba uważać, więc idę z GoPro, jeszcze popatrzę, jak się pięknie pokrywa. I okej, widać, że trzeba będzie parę razy przejechać, żeby wszystko się pokryło, ale wygląda mega.
to by było na tyle. Kolor okazał się strzałem w dziesiątkę. Mi się bardzo podoba. Zapraszamy na kolejny odcinek, wtedy już pokażemy go w całości, bo na razie, żeby już nie przeszkadzać w tych pracach, to i tak robimy. Kończymy na dzisiaj i zapraszamy następnym razem.